Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek nietypowy, bo powiem wam kilka słów o monitorach studyjnych, których używam już od blisko 3 lat. Zapraszam. Historia jest taka, że firma FX Music udostępniła mi do testów w 2017 roku monitory studyjne, takie raczej klasy budżetowej firmy ProDip. ProDip, nie wiem jak to się czyta firma francuska Pro5V3. Takie monitorki otrzymałem. Oczywiście nie będę wam tutaj ściemniał, że jestem jakimś wielkim ekspertem od tego typu sprzętu i będę się tutaj mądrzył. Nie, chciałem wam tutaj raczej powiedzieć jakieś takie swoje przemyślenia i uwagi. Co do tego sprzętu. Przede wszystkim myślę, że dobrą recenzją może być fakt, że minęły 3 lata, a one cały czas stoją na moim biurku i mi służą. Dobrą recenzją może być też fakt, że podejmowałem ważne decyzje. Jeśli chodzi o wybór miksu mojej ostatniej płyty w klimatach metalowych, zatytułowanej Divided, tak to właśnie na tych monitorkach słuchałem 11 wersji miksu i wybrałem właśnie jedną z tych wersji, czyli obdarzyłem monitorki zaufaniem. Cóż mogę powiedzieć? Nie są one zbyt duże, to raczej taki niewielki sprzęcik. Jeśli chodzi o wymiary, to są one takie raczej poręczne, około 28 cm na, na 24,5 na 18. Czyli, no, nie są jakieś takie olbrzymie, że tam nie wiemy gdzie je wsadzić. Świetnie się sprawdzą na biurku. I poza tym jeszcze fajnie wyglądają. Chociaż jak, jak się przyjrzymy gdzieś z bliska, no to widać troszeczkę, że może ta precyzja wykonania nie była na jakimś niesamowitym poziomie, ale to nie są monitory. Za jakąś niebotyczną sumę do najbardziej renomowanego studia. Tylko raczej wersja taka domowa, i do tego no, mi one w zupełności wystarczają. Nie miałem jakichś tam sytuacji, żeby, żeby po prostu zmieniać, bo mi się nie podoba, jak to funkcjonuje. Także naprawdę dają radę. Oczywiście wypowiem się tutaj o sparowanych dwóch sztukach. Jeśli chodzi o efekt stereo, no to myślę, że tutaj jest on naprawdę fajny. Nie mam czegoś takiego przede wszystkim, że nie wiem, wracam ze studia nagraniowego, w którym bywam, i tam jest sprzęt, jakby pewnie troszkę droższy, bądź dużo droższy. I jak wracam do domu i odsłuchuję sobie na spokojnie tego samego materiału, no nie mam takiego efektu, że kurczę, to jest w ogóle zupełnie inny sound ukręcony. Nie ma czegoś takiego, co jest zdecydowanie na plus. Zaryzykuję stwierdzenie, że tutaj. W sumie wszystkie pasma są dosyć mocno czytelne i to nawet przy niewielkiej głośności, co ma niebotyczne znaczenie dla wszystkich tych, którzy mieszkają między ludźmi, bądź nie wiem, mają współlokatorów, bądź mieszkają w bloku, to wszystko będzie fajnie się zgrywało, ponieważ nie musimy ich rozkręcać nie wiadomo jak bardzo, żeby po prostu usłyszeć jakieś niuanse. Co jest mega, mega e, dużym plusem. Przynajmniej w moich warunkach i w otoczeniu, w którym tych właśnie monitorów e, używam. Z tego co wiem, to cenowo też są naprawdę przystępne. Zresztą chyba właśnie po to były stworzone, e, więc e, uznałbym, że tutaj ten kompromis cena-jakość jest fajnie zachowany i za naprawdę nieduże pieniądze otrzymujemy całkiem przyzwoitą jakość tego zestawu. Na tylnej ściance monitora mamy różne opcje, nie będę się w to zagłębiał. Natomiast dla tych, którzy chcieliby wystartować, może wpadliby na taki pomysł w ogóle, że się zaopatrzą w taki oto sprzęt. No to warto dodać, że każdy z tych monitorów potrzebuje oddzielnego zasilania, czyli każdy monitor ma swój oddzielny kabel zasilający. No i jeśli ktoś nigdy nie miał do czynienia z takim Sprzętem, to może się to wydać wielką nowością. Pamiętajcie też, żeby dobrze ustawić ten sprzęt w sensie w taki sam sposób, bo szczerze mówiąc, jak się przesuwa gdzieś te, 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 te monitorki, to na przykład pokrętło głośności może nieco zmienić swoje położenie, no a potem będziecie mieli dziwne wrażenie, że jak jakoś tak. Jest jakoś tak nierówno, dziwnie i coś jest nie tak. Także warto zajrzeć od czasu do czasu na tylną ściankę i zobaczyć, czy pokrętło głośności jest w takim samym położeniu. Warto też dodać, że na ten sprzęt dostajecie 24 miesiące gwarancji, co może oczywiście się przydać, chociaż mam nadzieję, że nie. U mnie już minęły 3 lata i nie dotykałem absolutnie się w żaden sposób do do tych monitorów. Wszystko gra, wszystko działa, ale znając rzetelność firmy FX Music, no myślę, że nie będzie tutaj najmniejszego problemu, jeśli coś by się z tymi głośnikami, nie z Waszej winy, stało, żeby po prostu je wymienić czy zwrócić. Myślę, że to nie będzie najmniejszym problemem. Na koniec dodam, że testowałem te monitory Naprawdę w totalnie różnych stylistykach muzycznych odpalałem sobie jakieś hardkorowe rapsy, odpalałem metal, odpalałem jakieś elektroniczne tematy, a także jazzowe klimaciki. I naprawdę to wszystko siedzi. W żadnym z tych gatunków muzycznych nie, nie widziałem czegoś takiego, żeby te monitory dodawały jakiegoś swojego mocnego charakteru. To chyba jest plusem z tego co wiem, żeby tego charakteru właśnie nie dodawały i pokazywały nagrania takimi, jakie są. No i dla początkujących w tym temacie y, mamy tutaj zapewnione wszystkie pasma. Nie potrzebujemy tak naprawdę żadnego subwoofera czy dodatkowego sprzętu. Te dwa monitorki spokojnie wystarczą, żeby y, usłyszeć różne y, pasma. Oczywiście, jak już podkreśliłem na samym wstępie. Y, to są moje odczucia, to są moje wrażenia, moje przemyślenia po trzech latach użytkowania tego sprzętu. Natomiast jeśli chcecie pełną specyfikację techniczną i te wszystkie geekowskie klimaty, no to możecie sobie wejść tu, możecie wejść, w opisie będzie też link do strony producenta, strony dystrybutora, i po prostu możecie zobaczyć, że takie sprzęty. Istnieją i są dostępne w sumie dla przeciętnego zjadacza chleba, tak naprawdę, bo o to w tej klasie cenowej chodzi. Ale myślę, że jakbyście zrobili jakiś swój yy, miks, kawałka, używając tych monitorów, to też. Wstydu by nie było. Jeśli kiedyś używaliście na przykład jakiegoś zestawu 2 plus 1, powiedzmy takiego do kompa dedykowanego do, do PC, to do laptopa, wszystko jedno, no to przeżyjecie ciężki szok w jakości soundu. I zobaczycie, jak to w sumie powinno brzmieć. Także cóż, myślę, że w tej klasie cenowej propozycja godna rozpatrzenia. Oczywiście nie wierzcie mi na słowo nie traktujcie tego jako stuprocentowego polecenia, ani tematu, że to jest najlepsze i w ogóle nic innego nie istnieje. Nie, absolutnie nie. Zróbcie swój własny research. Ja Was tylko informuję o tym, że coś takiego jest, że używam od lat, że u mnie działa. I tyle. I oczywiście, jeśli chcecie dostawać gitarowe, edukacyjne, nie tylko materiały, no to zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, wbicia łapy w górę, no a przede wszystkim zapisania się na listę mailingową, gdzie będzie stuprocentowa pewność, że otrzymacie powiadomienie o kolejnym filmie. YouTube niestety z tą subskrypcją to różnie robi, i niejednokrotnie ją cofa. To by było tyle na dzisiaj, także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!